Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Słuchajcie, dostałem informację, że dzisiaj pójdziemy odpalić portal. Ja mam nadzieję, że od razu do niego wejdziemy. Ja jestem totalnie przygotowany na to, żeby do niego wejść. Naprawiłem sobie wszystkie narzędzia, więc mam nadzieję, że właśnie pójdziemy do tego drugiego wymiaru i uratujemy w końcu Steve'a. Trzeba to zrobić, bo tak być nie może, że on tutaj dalej, jakby że go tutaj nie ma. Tak po prostu tak być nie będzie. Ja mam 3 kryształy wymiaru i chcę się przygotować do tego, żeby po prostu pójść w tamto, otóż to miejsce i być przygotowanym na... Perfekto, perfekto może być przygotowane na to wszystko. Słuchajcie, co ja tu będę potrzebować? Wydaje mi się, że pełno rzeczy na pewno by się nam przydało, ale też nie chcę ze sobą brać zbyt wielu rzeczy, no bo... No jednak bez sensu by to było. Ja zobaczę, jak tu wygląda sytuacja w tym. Czy ja jestem w stanie coś z wami wytargować ciekawego tutaj, prawda, panowie sympatyczni? A! Jeszcze jedno, widzowie, jeszcze jedno. Subskrypcja na kanale, bardzo mile widziana. Słuchajcie, w tym momencie puk, klikam, możecie zostawić łapkę i subskrypcję, tutaj, prawda, się wyświetla animacja. Cudowna, mega fajna jest ta opcja, że sobie mogę to klikać i patrzcie, mogę sobie tak, pum, wyłączyć to. I teraz znowu, pum. I wyłączam, i pum. I wyłączam. Mega fajne. Ja to, to jest w ogóle to, co ja tutaj mam, to jest w ogóle niesamowite. Patrzcie, mogę sobie jeszcze światło dostosować. Ciemniej, jaśniej, jeszcze jaśniej, ciemniej. No po prostu, o, teraz za moc. O, teraz jest idealnie. No po prostu coś pięknego, że ja mogę takie rzeczy robić. Dobra, co my tutaj możemy zrobić? Mamy tak, wędka nam się totalnie nie przyda. Jestem tego pewien, jak niczego innego. Ja mam totalnie słabe te tutaj ulepszenia, tak jak sobie myślę w sumie. No bo w sumie to, co ja tu z tego mogę mieć? Żarcie mam pod dostatkiem. Narzędzie mam już najlepsze z najlepszych. Zbroja mam najlepszą z najlepszych. Multishot to się nawet do łuku nie nadaje, tylko to jest do kuszy. Więc bez sensu. Na pewno by się nam przydały fajerwerki. No fajerwerki by się nam przydały w sumie. Nie wiem, jak długo my tam będziemy po tej drugiej stronie. Więc w sumie fajerwerki. Fajerwerki git by były. Więc ogarnijmy sobie fajerwerki. Ja z tego, co pamiętam, to ja kiedyś tutaj na górze miałem takie coś, taki czymś do takiego czegoś, a mianowicie tutaj robiłem fajerwerki kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie. To było... Z jakiej to było okazji? Chyba nowy rok. Nowy rok to był, tak, zdecydowanie to był nowy rok. I troszkę już mam tego zużyte, ale jesteśmy w stanie zrobić fajerwerki. Jak to się robiło teraz? To się robiło tak, tak... Perfekto. To są te same? Nie, to są fajer... A to są jakoś inaczej nazywają. No dobra, no nieważne. W każdym razie weźmy sobie te fajerwerki. I mamy przygotowanie, jesteśmy na to, żeby pójść w tamto miejsce, mamy sporo fajerwerek, to jest najważniejsze. Ja sobie, wiecie co, może zrobię sobie tak, że na dole sobie przygotuję taką skrzynkę, do której sobie pochowam te wszystkie rzeczy. No i sobie to zabiorę, jak już będziemy musieli, że tak powiem, iść. Więc słuchajcie, gdzie tu mam skrzynkę jakąś pustą? Czy ja mam w ogóle jakąś pustą skrzynkę? Halo? Dobra, mamy tu pustą skrzynkę, super git, elegancko, może być. Więc zróbmy sobie tak. Tu ustawmy, bierzemy te fajerwerki, to sobie na razie zostawię. Kryształ to już musimy mieć ze sobą. Miecz tam zapomniałem, mój bardzo ważny, bierzemy ten miecz. Bierzemy ten miecz tutaj, oddajcie mi mój miecz. Long Sword Jubas. Nie wiem, czy pamiętacie, kto taką nazwę dał. Jeżeli pamiętacie, kto tą nazwę wymyślił dla miecza, koniecznie napiszcie to w komentarzu. Dobra, nie odkładam tego tu, to na razie mi wystarczy, że ja to będę miał. Co my jeszcze potrzebujemy? Może jakieś potki? Potki byśmy mogli zabrać. Potki byśmy mogli zabrać, tak? Zdecydowanie. Więc polećmy sobie tutaj do tego. Ja miałem jakieś potki, czekajcie. Miałem potki na widzenie w ciemności tutaj gdzieś jakiś czas temu. Ja ją wypiłem, czy ja to gdzieś odłożyłem? Chyba to gdzieś odłożyłem, ale ja teraz... O, mamy, dobra, tu mamy te. Więc weźmy sobie te dwie potki, one się na pewno przydadzą. Mamy to, tutaj odłóżmy, tak. Zabierzmy strzały. Strzały też tutaj dajmy, dobra, jesteśmy w miarę przygotowani. O, książkę bym jakoś zabrał, książkę byśmy mogli zabrać w razie, żeby tam móc coś napisać. Co tu jest w tej książce? Siema, tutaj stary sparzłob. Tak stare, że już tego nie potrzebujemy, sparzłoba tu już nie ma. Dobra, tutaj książka nam się przyda, a możemy ją sobie w ogóle, a nie raz wesej, bo nie mam levela, już straciłem całkowicie, bo mi się umarło. O, możemy wziąć jednym totem, o, to nam się może przydać, to nam się może przydać. Na takie właśnie, że tak powiem, zabawy, bo jednak bez tego totemu zejdziemy bardzo bezbronni. Diamentów chyba nie potrzebuję, tak mi się wydaje, bo po co w sumie. Możemy jabłka zabrać, o, ktoś do mnie na Facebooku, o, dobra, bierzemy wszystkie 3 jabłka, kto to do mnie pisze? Dobra, mi się wydaje, że jestem w sumie całkowicie przygotowany, jedyne co mi pozostało to czekać w sumie na chłopaków, no bo ja mam wszystko, jestem ciekaw, kiedy oni się zbiorą i kiedy tam w końcu pójdziemy, bo ja to jestem gotowy już teraz, a kiedy oni będą, nie wiem, ale poczekamy tu na nich, jak przyjdą, no to, prawda, lecimy podbijać, prawda, nie wiem, Herobrine'a, przede wszystkim co najważniejsze, to musimy odzyskać, prawda, Steve'a, bo został on niestety perfidnie porwany. Dobra, zażyćcie wszystkie kryształki, jakie macie. Dobra, ładuję tu. Ale ja se ładuję sam. Ładujecie? Ja już załadowałem wszystkie. Nie ładujcie, Bzyku, ty lepiej mi to oddaj. Tak, czemu? Ty Bzyku oddaj, ty, ja ty lepiej też. Mi to oddaj. Lepiej mi to oddaj. Nie dałem. Tylko oddaj. A, dobra, to dobrze. Dobra, odpalasz to?
Tak. Ej, dobra, już końcówka, już końcówka. Ej, mamy idealnie, uwaga, odpali się zaraz. Czy jesteśmy gotowi? Jestem za włączeniem portalu. Trzy, dwa, jeden. Jest, działa. No to co? To ogień. Nie, to ogień. Co, no wchodzimy. Ale my nigdzie nie idziemy. No czemu nie? No po co to odpalaliśmy? No nie, no trzeba być gotowym. No trzeba się przygotować, no ja idę się przygotować. Taki chojrak, no to wskakuj. Ale nie, no ja bym tam, ale to nie jesteście przygotowani na to, żeby tam pójść? Czego wy jeszcze potrzebujecie? Ale nie da się nie kłócić, co on w ogóle, czemu mamy wejść niby do tego portalu, bo nie rozumiem. No bo po to go odpalaliśmy, żeby tam wejść. Ale nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby tam wejść. Nie wiem. Ja jest, ale to nie braliście ze sobą żadnych rzeczy? Gdzie? Nie! Gdzie jestem? Co się stało? Dlaczego tu jest tak ciemno? To jest ten portal. Halo, chłopaki? Chłopaki? Halo? Ej, co jest grane? Dlaczego tutaj... Halo? Dlaczego tu jest tak ciemno? Co to jest? Ja jestem w tej świątyni dalej? Ej, tu tak nie było. Ej, gdzie ja jestem? Halo, chłopaki? Halo, ja nie chcę tu być. Dobra, jest tu ktoś? Halo? Halo? Co to są za dźwięki? Słyszycie to? Patrzcie. Co to są za dźwięki? Ja słyszę trochę. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ale to jest przerażające. Ej, czy ja mogę wyjść stąd? Że to jest ta świątynia? Tak, to wygląda jak ta świątynia totalnie, ale... To jest jakieś inne rzeczy, ma jakieś inne bloki, ja nie wiem, o co chodzi. Ja jestem po tej drugiej stronie portalu, ale czy to jest po prostu... Wiem! To jest ten inny wymiar! Ja jestem po drugiej stronie tego wymiaru! O kurczę! Tu jest lawa normalnie. Ej, tu była lawa? Chyba było, albo nie? Już nie pamiętam. Ej, dobra, czy tu jest... Czekajcie, jak dobrze myślę, to tu jest wyjście z tego... Boże, jakiej jaskini? Świątyni. Ze świątyni tu jest wyjście. Czy ja mogę tędy wyjść? Halo? Halo? Tak, tu jest chyba wyjście. Tu jest ten most, ale ja nic nie widzę, jest totalnie ciemno. Ej, dlaczego ja mam tak? Ja mam... Nie, no ja mam... Co mi się stało? Dlaczego ja tak wyglądam? Nie, no co to się stanęło? Co mi się stało? Jak ja wyglądam w tym momencie? Co ja mam na sobie? Dlaczego jakieś gluty? Jakiś cały poszarpany? Co tu się... Nie, dobra, wiecie co, ja wracam na palionowo. Chociaż nie wiem, czy ja chcę zobaczyć to palionowo teraz. Ja nie wiem, jak ono wygląda, a to po drugiej stronie wygląda totalnie strasznie. I ja nie wiem, czy jest dzień, czy jest noc. Chyba jest noc, ale ja mam blindnessa na nieskończoną ilość czasu. Przecież to się nigdy nie skończy. Nie, no ja się jakiś płaczę zaraz. Dobra, nic nie widzę. Ale dobra, przejdźmy na drugą stronę po prostu. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Mam nadzieję, że przetrwam. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak wygląda to miejsce, gdzie ja z Emilią tam. Pamiętacie, taki obóz rozbił się tu niedaleko? Ja tam pójdę, tam muszę pójść. Tam muszę pójść zobaczyć, jak wygląda sytuacja, ale jest tak ciemno. Ej, widzę no dosłownie... Co to jest za ściana? Aha. Nie, tu nic nie ma. Ja dobrze idę? Czy ja już zawracam? Czekajcie, no bo tam były przy wejściu. Skąd? Nie no, ja jestem znowu przy tej... Nie no, to się nie dzieje naprawdę. Ja jestem znowu przy tej świątyni? Gdzie ja jestem? Ja nie umiem stąd wyjść! Proszę, dajcie mi stąd wyjść! Dajcie mi stąd wyjść, ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Ja ciągle jestem w tej świątyni, ja nie mogę z niej wyjść! Czy ja idę w złą stronę? Przecież ja dobrze szedłem! Nie no, nic nie widzę, czekajcie, idźmy przy ścianie, żeby się... Nie no, to jest niesamowite. Gdzie ja jestem? Halo? Gdzie ja jestem? Ja krążę po tym korytarzu. Dobra, idziemy ciągle przy ścianie. Trzeba, jest taka zasada, żeby się trzymać ciągle ściany, wiecie, o co chodzi? Więc trzymamy się ciągle ściany i zobaczymy, do kogo nas to doprowadzi. Dobra, idzie... O nie, tu się kończy. Dobra, czyli poszedłem chyba źle. Dobra, idziemy ciągle, trzymam się lewej strony, ciągle skręcam w lewo. I tak obejdziemy wszystko, dookoła to obejdziemy, ile będzie trzeba, tyle obejdziemy, aż w końcu stąd wyjdę. Może my jesteśmy po prostu w tym, ale ja jestem ciągle w tej. Chyba, że to jest jakiś nieskończony ten, że nie da się jakby, wiecie, wyjść stąd. Nie wiem, przeraża mnie to. Dobra, tu skręcamy w lewo, jest skręt. Idziemy prosto, się nie zatrzymuję, olewam to, po prostu idę przed siebie i gdzie dojdę, tam dojdę, nie? Nie wiem totalnie gdzie, ja w ogóle sprintować nie mogę, zauważyłem. Patrzcie, w ogóle nie mogę... Nie mogę sprinta użyć. Nie mogę sprintować na tym. Jestem strasznie wolny. O, chyba jesteśmy na tym moście chyba. Tak? Tak, tu jest jakiś spad. Chyba jesteśmy na tym moście.
Dobra, dobra, idziemy przed siebie, Proszę, proszę, żeby tu, kurczę, się dało wyjść. Błagam, proszę. Czy my możemy stąd wyjść? Proszę. Moje, żebym chciał bardzo. Nie no, długi ten tunel jeszcze będzie? Mam nadzieję, że to jest tunel, że to nie jest ta świątynia dalej. Nie, to wygląda doszliśmy. O nie, co to się dzieje? Co to są za bloki w ogóle? Dobra, wyszliśmy stamtąd. Pada deszcz tutaj. Dobra, tutaj pada deszcz, okej. Rozpadał się deszcz, dobra. No chociaż jest to jakiś... Czekajcie, tutaj gdzieś w tym miejscu, ja chyba dobrze idę, mam nadzieję przynajmniej. Ja nie wiem, czy ja tam trafię w ogóle. Tam, gdzie ja z Emilią byłem, że tak powiem, skitrany. Ja nie wiem, czy tam dojdę teraz. Ja w ogóle nie wiem, w którą stronę mam iść. Dobrze idę? Dobrze idę! Idealnie trafiłem. Boże, to jest niesamowite. To chyba tutaj było, tak? Tak, to było tu. Dobra, tutaj jesteśmy, są łóżka. Siema, jeśli jesteś tutaj w celu zbadania świątyni Herobrine, możesz się tu oświetlić. Dobra, to ja zostawiałem tutaj. Dobra, mamy tutaj jakieś rzeczy jeszcze w skrzynce. Dobra, git, a tutaj jest ta pułapka, ta ona dalej działa? Działa? Nie działa. Dobra, no to git. Dobra, ale mam farta. Dobra, to jednak dalej działało. Dobra, ale tu nic nie ma. Ej, biorę ze sobą pochodnie. Biorę ze sobą pochodnie, bo ja nie wiem, czy to mi coś daje do widoczności. Chyba nic mi to nie daje. Czekajcie, sprawdźmy to. Stańmy tu. I teraz tak. Z pochodnią widzimy. Koniec. Tak. O, tu jest ostatnie, widzimy. Bez pochodni nic się nie zmienia. Widzimy dokładnie tak samo, ale czekajcie, bo tu są pochodnie też obok. To może sprawdźmy to gdzieś, gdzie nie ma pochodni. Albo po prostu zabierzmy te pochodnie. Zabierzmy je, okej. Okay. Jest ciemniej i teraz tak. Tu, także... Dobra, nie widzę teraz ściany. Dalej nie widzę. Teraz widzę. Dalej ją widzę. No, lekko to poprawia może, leciutko. No leciutko to poprawia. Dobra, będę chodził z tą pochodnią. To jest zawsze lepszy rys niż nic, jak to się mówi. Ej, ale co mi się stało, jak ja wyglądam? Dobra, ja nie wiem, totalnie widzowie, co ja mam z tym zrobić. Dajcie mi znać w komentarzach. Ja tutaj zostanę w tym miejscu. Czy ja mogę iść spać? Mogę iść spać. Dobra, dajcie mi znać. Nie wiem, co mi się dzieje. Nie wiem, co mi się stało. I nie wiem, dlaczego tak mi się stało. To wygląda tragicznie.